Zastanawiasz się, czy trening cardio jest skuteczny podczas spalania tłuszczu? Chciałbyś wiedzieć, ile razy w tygodniu powinieneś robić cardio, aby zobaczyć efekty? Trening cardio jest najczęściej wybieraną formą aktywności fizycznej u osób, które chcą się odchudzać. Wykonywanie samych aerobów na redukcji może nieść ze sobą plusy, ale też minusy. Jeżeli odpowiednio dobierzesz dla siebie ćwiczenia cardio, może się nawet okazać, że będą one efektywniejsze niż ćwiczenia oporowe. Żeby trening cardio był skuteczny i nie doprowadził do utraty masy mięśniowej, musisz wiedzieć, jak często go robić i ile powinien on trwać. W tym nagraniu opowiem Ci, czy trening cardio przyczynia się do utraty tkanki tłuszczowej i jaki ma wpływ na Twoje mięśnie. Dowiesz się, jakie aktywności powinieneś wybierać, żeby najlepiej spalać tłuszcz. Dodatkowo wyjaśnię Ci, kiedy robić cardio i w jakich odstępach czasu, aby znowu najlepiej spalać tłuszcz z brzucha. Jeżeli zastanawiałeś się, czy ćwiczenia cardio mogą pomóc Ci w redukcji masy ciała, to po obejrzeniu tego nagrania wszystko będzie jasne. Czy warto robić cardio podczas odchudzania, czy nie? Odpowiedź brzmi tak. Trening aerobowy jest takim wysiłkiem, który korzysta z energii, która jest zmagazynowana w Twoim organizmie w postaci tkanki tłuszczowej. Jednak powinieneś pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Rozpad i utlenianie kwasów tłuszczowych, które zachodzą podczas treningu, nie są tym samym, co redukcja tkanki tłuszczowej. Faktycznie pomagają one w wykorzystaniu zgromadzonego tłuszczu w Twoim organizmie. Ale w odchudzaniu najważniejsza jest dieta i deficyt kaloryczny. Według badania, w którym oceniano wpływ ćwiczeń cardio na ilość tkanki tłuszczowej w organizmie uczestników, pokazało, że taki trening prowadzi do utraty tłuszczu o około 4,2%. Kolejna metaanaliza, czyli interpretacja kilku badań na dany temat, obejmowała 11 grup badanych, w których 171 osób ćwiczyło, a 152 osoby nie uprawiały sportu. Badania wykonywali od 3 do 5 treningów aerobowych w tygodniu, o intensywności od 40 do 80%. 5% tętna maksymalnego przez 20 do 60 minut. Grupa osób ćwiczących w porównaniu do osób nietrenujących schudła około 4%. Ta metaanaliza wykazała, że trening cardio pozytywnie wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej. Kolejne ważne pytanie. Czy trening cardio przyczynia się do utraty mięśni? Badania wykazały, że jeżeli spożywasz zbyt małą ilość kalorii i nie pozwalasz swoim mięśniom na regenerację, to wtedy długotrwałe ćwiczenia aerobowe mogą doprowadzić do utraty tkanki mięśniowej. Wręcz możesz być pewien, że doprowadzą. Dzieje się tak, ponieważ nie dostarcza swojemu organizmowi odpowiedniej ilości energii w postaci kalorii i węglowodanów. Wówczas, podczas treningu źródłem energii stają się białka, z których zbudowane są nasze mięśnie. Dlatego jeżeli zadbasz o prawidłową podaż kalorii, węglowodanów oraz białka, nie doprowadzisz do nadmiernej utraty tkanki mięśniowej. Co więcej, prowadzenie treningu interwałowego, który polega na wykonywaniu bardzo intensywnego wysiłku przeplatanego ćwiczeniami o umiarkowanej intensywności lub chwilami odpoczynku, może przyczynić się nawet do przyrostu tkanki mięśniowej. Według badań trening HIIT, który nie przekracza 25 minut, sprawia, że nie tylko redukujesz tkankę tłuszczową, ale również powoduje, że Twoje mięśnie dostają dodatkowy bodziec do budowy i mogą rosnąć. W takim razie ile cardio powinieneś wykonywać? Badania pokazują jasno, że powinieneś wykonywać od 2 do 3 treningów aerobowych w tygodniu, jeżeli łączysz go z treningiem siłowym, lub od 3 do 5 jednostek cardio, jeżeli nie wykonujesz innego rodzaju ćwiczeń, czyli ćwiczeń oporowych. I tu bardzo ważna uwaga, jeżeli masz wybór, to polecam Ci robić zawsze aeroby cardio dodatkowo do treningów siłowych, a nie tylko same aeroby. Jak to wszystko robimy? Na początku zacznij od treningu trwającego około 30 minut, po jakimś czasie zwiększasz sobie ilość czasu do 40, a później do 50 minut, aż dobijesz do około godzinnego treningu. Staraj się, aby Twoje treningi były w zakresie od 40 do 85% tętna maksymalnego. Tętno maksymalne możesz wyliczyć w linku znajdującym się w opisie, tam znajdziesz przekierowanie, więc wejdź sobie tam do opisu i wylicz to sobie. Przechodząc dalej, jakie ćwiczenia powinieneś wykonywać w ramach treningu cardio? Ćwiczenia aerobowe mają taką zaletę, że możesz wykonywać w domu, na siłowni lub na dworze. Możesz tak naprawdę wykorzystać prawie wszystko. Ergometr, stoper, bieżnie, rower stacjonarny albo rower normalny, schody, może to być basen, może to być bieganie, może to być nordic walking. Dowolnie wybierz to, co lubisz, przetestuj różne rzeczy. Kiedy wykonujemy takie ćwiczenia? Jeżeli chcesz robić ćwiczenia aerobowe w ten sam dzień co trening siłowy, to potraktuj je jako osobną jednostkę treningową. Na przykład ćwiczenia oporowe zrób rano, a trening cardio wieczorem lub na odwrót. Wykonywanie go tuż przed lub po treningu siłowym może prowadzić do zwiększonej utraty masy mięśniowej i gorszych wyników w kształtowaniu sylwetki. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby pomiędzy jednostkami treningowymi była
Przerwa około 6 godzin, co pozwoli Ci na lepszą regenerację. Trening cardio możesz też wykonywać w dni, w których nie masz treningu siłowego. O czym musisz pamiętać? Żeby ćwiczyć z umiarem, gdyż intensywne ćwiczenia siłowe i dodanie wielu jednostek cardio prowadzi nas w drugą stronę i prowadzi często do przetrenowania i do spadku masy mięśniowej. Jak widzisz, trening cardio dokłada swoją cegiełkę w czasie odchudzania. Kolejne pytanie, które często od Was dostaję, to czy trening cardio wykonywany nadto ma lepszy wpływ na spalanie tłuszczu? Podczas robienia ćwiczeń aerobowych na pusty żołądek możesz uważać, jeżeli Twój organizm ma mniejsze zasoby glukozy oraz glikogenu mięśniowego, czyli energii do pracy pochodzącej z węglowodanów, to będzie chętniej korzystał z tłuszczu. W rzeczywistości nie jest to do końca prawdą. Kilka badań pokazało, że trening wykonywany nadto nie przynosi większych czy lepszych rezultatów w redukcji masy ciała czy spalaniu tkanki tłuszczowej w porównaniu do treningu wykonywanego po posiłku. Dlaczego tak jest? Musisz pamiętać, że tłuszcz znajduje się również w Twoich mięśniach i to właśnie z niego czerpiesz energię podczas ćwiczeń. Dlatego większe spalanie tłuszczu pochodzącego z mięśni w czasie wysiłku nadto nie jest związane z lepszą utratą zbędnych kilogramów. Jednak trening na pusty żołądek ma sens, kiedy chcesz poprawić swoją wrażliwość na insulinę podczas problemów z gospodarką cukrową, np. insulinoopornością. Dodatkowo niektóre badania wskazują, że ćwiczenia cardio wykonywane rano nadto poprawiają metabolizm, mają swoje zastosowanie w czasie budowy tkanki mięśniowej, ale nie w czasie redukcji. Podsumowując, możesz wykonywać trening cardio nadto, jeżeli tak lubisz, dobrze się po nim czujesz, ale nie ma to większego wpływu na zwiększenie utraty tkanki tłuszczowej. Co ja mogę Ci zalecić? Powtórzę to już chyba drugi raz w tym nagraniu. Według mnie i według badań najlepsze połączenie to jest trening siłowy, oporowy, z ciężarami i dodatkowo cardio. Badanie, które obejmowało 442 uczestników, wykazało właśnie to, co powiedziałem. Jest to spowodowane tym, że trening siłowy przyczynia się do zmniejszenia utraty tkanki mięśniowej, co korzystnie wpływa na proces odchudzania. Musisz pamiętać o tym, że rodzaj wykonywanego wysiłku fizycznego nie jest tak istotny jak odpowiedni deficyt kaloryczny. To on jest odpowiedzialny za to, czy chudniesz. Odpowiednia dieta stanowi ważny element udanej redukcji masy ciała, dlatego musisz o nią zadbać, a następnie dodać odpowiednie treningi. Wybierz taką aktywność, która sprawi Ci przyjemność, abyś nie zrezygnował z niej za szybko. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak skutecznie zgubić zbędne kilogramy, to zapraszam Cię do wzięcia udziału w moim darmowym kursie. Opowiem Ci, jakie są skuteczne strategie utraty tłuszczu z okolic brzucha, ale również dowiesz się, jak osiągnąć wymarzoną, umięśnioną sylwetkę. Link do kursu znajdziesz w opisie. Oczywiście daj mi znać w komentarzu, czy robisz trening cardio. Jestem bardzo ciekawy Twojej opinii na ten temat. Trzymaj się i do kolejnego nagrania.